całej Polsce obecnie intensywne trwają siewy kukurydzy. Wielu rolników z początkiem kwietnia zastanawiało się, czy już mogą rozpocząć zasiew tej uprawy. Mimo że rośliny poglądowe, takie jak chociażby mniszek lekarski, rozpoczął swoje kwitnienie, temperatura gleby była cały czas na dość niskim poziomie i nie gwarantowała szybkich i wyrównanych wschodów. Dzisiaj postaramy się Wam odpowiedzieć o tym, jak wyglądają zasiewy kukurydzy na chwilę aktualną i w jaki sposób rolnicy radzą sobie z przeciwnościami pogodowymi w tej uprawie. Witamy serdecznie, Sylwia Peka, firma Timag Agropolska i pan Krzysztof Jeus, kierownik zakładu rolnego Malczewo, gospodarstwa rolno-hodowlanego Żydowo. Dzisiaj znajdujemy się w województwie wielkopolskim, na powiecie gnieźnieńskim i towarzyszymy klientowi przy zasiewach kukurydzy i o tym właśnie chcielibyśmy porozmawiać. Panie Krzysztofie, czy mógłby nam pan powiedzieć kilka zdań o samym gospodarstwie, o strukturze zasiewów i o powierzchni, na jakiej gospodarujecie? Serdecznie witam Państwa na terenie gospodarstwa rolno-hodowlanego Żydowo spółki Skarbu Państwa. Jesteśmy na terenie zakładu rolnego w Malczewie. Gospodarstwo gospodarzy na powierzchni 4631 hektarów przy średnim wskaźniku bonitacji 1,25. W strukturze zasiewów mamy 40% udziału zbóż, 15% rzepaku ozimego, 8-9% buraków cukrowych i około 20% kukurydzy. Mhm. Jeśli chodzi o sytuację, którą teraz mamy, jesteśmy na etapie zasiewu kukurydzy. No, warunki są, można powiedzieć, sprzyjające, tylko że doskwiera nam jakby brak opadów i tutaj właśnie się rodzi pytanie, co będzie dalej. Mhm. A poproszę, żeby pan powiedział z pana perspektywy, jako kierownika gospodarstwa, jako agronoma, jak wygląda współpraca z firmą Timag Agro? Szanowni Państwo, z panią Sylwią współpracujemy już 8 lat. Ale już wcześniej współpracowaliśmy od 11 lat z firmą Timag Agro. Także tutaj ta współpraca już jest wieloletnia i mamy bardzo pozytywne doświadczenia, jeśli chodzi o produkty z firmy Timag Agro. Panie Krzysztofie, gdyby nam pan powiedział, w jaki sposób dobieracie nasze produkty do tej docelowej, do tego docelowego wykorzystania u Was na polu? No, musimy się pochwalić tym, że firma Timag Agro współpracując z nami umożliwia nam dokonywanie właśnie tego typu porównań, tego typu zastosowań różnych właśnie Waszych produktów i one wskazują nam drogę rozwiązań w naszych uprawach. Także tutaj czy Physiostar, teraz czy jak już mówiłem, trzeci sezon, czy starter w burakach, on pokazuje, że te efekty, które w odpowiednich warunkach przyrodniczych po prostu rodzą zysk, rodzą ten dodatkowy produkt, który po prostu no jest i to nas cieszy właśnie szczególnie. Stosowanie Physiostartu ma za sobą jeszcze dodatkowy aspekt odżywiania roślin kukurydzy czy buraków cukrowych mikroelementami. Takim bardzo ważnym mikroelementem w kukurydzy jest cynk, który, uwaga, powinien być podany w kukurydzy już do 6 liścia. W tym czasie bardzo często my stosujemy zabiegi herbicydowe, nalistne, które nie można łączyć z zabiegami dokarmiania. Dlatego Physiostart na wszystkich plantacjach, w każdym okresie, gdzie występuje wzmożona praca, gwarantuje nam to, że cynk jest w kukurydzy od samego początku wegetacji i jest wtedy na swoim miejscu we fizjologii rośliny, w którym powinien być, czyli w tej fazie, w której roślina może najbardziej skorzystać z jego zaopatrzenia. Physiostart dostarcza nam także bardzo ważny składnik budulcowy, jakim jest wapń. Ten wapń będzie skutkował lepszym ukorzenieniem i właśnie lepszym wykorzystaniem składników pokarmowych oraz wody w tak ciężkich sezonach, jak mamy do czynienia w tym roku. Pamiętajmy o tym, że to od nas będzie bardzo wiele zależeć, w jaki sposób te plantacje kukurydzy będą wyglądać. Na chwilę obecną musimy się zastanowić, czy zabiegi herbicydowe, które będziemy stosować, będą odpowiednie do warunków pogodowych. Kukurydza w Polsce cieszy się olbrzymią popularnością.
jest drugą pod kątem wielkości zasiewów uprawą w Polsce i plasuje się zaraz za pszenicą. Jeżeli chodzi o kwestie agrotechniczne, także jest uważana przez znawców tego tematu, że jest to roślina, która potrafi bardzo wysoko zaplanować, ale wymaga także skutecznej i prawidłowej agrotechniki. W naszej firmie jest osoba, która bardzo długo współpracuje z gospodarstwami, gdzie produkuje się kukurydzę i obsługuje tych klientów w zakresie m.in. dostarczania mikrogranulatu już od wielu lat. Sylwio, jak długo zajmujesz się mikrogranulatem w firmie Timac? Mikrogranulat firmy Timac AgroPhysiostat jest stosowany w Polsce od 2012 roku. Jest on stosowany na gospodarstwach indywidualnych, na dużych przedsiębiorstwach i jest on dedykowany uprawie buraków, kukurydzy i rzepaku sianego punktowo. Sylwio, jak myślisz, w czym upatrujesz sukces tego produktu? Co jest powodem tego, że klienci tak bardzo są przekonani do tego rozwiązania i tyle lat obdarzają Ciebie zaufaniem w postaci zakupów tego produktu? Nawóz Fizjostat ma bardzo dobrze skomponowany skład. Ma wysoką zawartość mezokalku, czyli tego wapnia, który jest bardzo szybko pobierany przez rośliny. Ma kompleks Physio Plus, czyli kompleks, który został opatentowany przez grupę Roulier. Znajduje się tam substancja aminopuryna, która daje impuls roślinie do pobierania wapnia, do pobierania składników, które znajdują się w nawozie i w roztworze glebowym. A oprócz tych dwóch rzeczy, czyli mezokalku i aminopuryny, w nawozie znajduje się szybko działający azot amonowy. Wysoka zawartość fosforu, bo aż 28%, duże ilości siarki i dodatkowo cynk. Ta cała formuła, to zbilansowanie tego nawozu i bliskość tego podania, gdzie on znajduje się bezpośrednio przy nasionach, sprawia, że wschody są bardzo dobre, są wschody wyrównane, te rośliny szybciej startują niż rośliny, które nie dostały tego nawozu na samym początku.